Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Poznajemy Cube World. Także dobra, zaczynamy sobie od razu naszą grę. Ogólnie właśnie przestał gościu przed blokiem ścinać trawę i sobie gdzieś poszedł może na obiad czy coś. W sumie taka pora obiadowa. Może będę miał z pół godzinki, żeby sobie właśnie pograć, bo kosi dosłownie te trawniczki i to wszystko od 10. No, po prostu masakra. Także może będę miał chwilę czasu, żeby teraz coś nagrać. Na szczęście na GTA niekoniecznie chciał gość akurat przed moją klatką, tylko poszedł sobie tak dalej troszeczkę. Ale teraz no centralnie po prostu pod oknami na parterze. Na szczęście mieszkam na czwartym. To tak aż nie było widać. Poczekajcie, czy ten gość jest zdolny do atakowania mnie? Zaraz zobaczymy. Wskoczmy sobie. Tam jeszcze chyba jakiś pingwinek był. No, nie pingwinek, tylko... Dobra, tego raczej nie dogonią. Chociaż nie, on nie jest tam. Jest gnoboldem. To znaczy, że mu wpierdzielimy. Tylko czekajcie, muszę sobie zjeść. Chyba, że on już mnie chce tykać. On już mnie chce tykać, czy jeszcze? Panie gnoboldzie. Dobra, będzie w pierdzie, panie gnobolcie. No, a będzie w pierdzie i bedolagi. Także jeszcze raz się może napijemy. Dziam. Panie gnobolt. Ja pana chcę bić. No patrzcie, jaki drętwy. Tak to rzuciłby się pewnie na mnie z otwartymi ramionami. A teraz jak już wiesz, że jestem mocniejszy, to się nie rzuca. Ja ci się uleczę, świniaku. No. Battery Cell Gloves, zobaczmy. O właśnie, wiecie czego nie zrobiłem? Teraz wam powiem czego sobie nie zrobiłem. Hands. Jej, mamy pierwszy armor ogólnie w tej grze. Nie dałem sobie punkciku. Fire Explosion, Yoke's Powerful Explosion. Petmaster, dobra, damy sobie dwa punkciki w to. Okej. Zobaczmy, jak to działa. A, eksplozja taka, że tutaj. O kurde. Jest dobrze. Tych nie ruszamy, są przyjazne. Ogólnie te już mijaliśmy w poprzednim odcinku. Dzień dobry. Dziękuję za info. Jeszcze tutaj widzę wasza koleżanka. Dobra, także może się napijmy. Włożmy jakiś stoperek czy coś. Okej. No już, wystarczy ci. Ogólnie nie obraziłbym się, gdybym znalazł sobie jakąś jaskinię. Mówiąc szczerze, czy gdzie jest mapka? Tu jest mapka. Przejdźmy może w tą stronę. Jakbyśmy taką jaskinię znaleźli, to byłoby bardzo fajnie i śmiechowato. Okej. Nie mogłem wejść troszeczkę, musiałem się wspiąć. Tamci, zobaczmy czy... Nie, to są raczej... przyjaźnie nastawieni, oczywiście, są elfy. Tutaj mamy jakieś takie górzyste tereny. Tutaj jest chyba duże prawdopodobieństwo jaskini. Ale jak widzieliście, dopiero znalazłem dwie jaskinie w poprzednim odcinku. I to takie niezbyt duże nawet. Ale dobra, będziemy szli może w tą stronę. Może coś spotkamy. Ewentualnie, żebyśmy chociaż nabili się ten trzeci level. Koniś. Konisia mówiliście, żebym nie bił. To także nie będę już bić koni. Niech sobie żyją. Weszliśmy na jakieś wzgórze. Tam się biją krówki. Oj, krówki kogoś zarąbały. Proszę. Weźmy się, wsepniemy. O! Cześć, krówki. Kogo zabiliście? Ja chcę wiedzieć. Nie, to nie. Jak krowy mnie zabiją, to będzie lipa. O, plus 3. Szalona krowa.
Patrzcie, plus 5. Wód? Co tak dużo? Dziom, 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 dziom. Skoro ten świat mi się tak jeszcze fajnie daleko renderuje, to ja mogę sobie jeszcze zmniejszyć, żeby może odciążyć. O, patrzcie, już nawet się nie da mniej. A tego nie chcę zmniejszać na ten, na mniejsze, bo zawiesi się nagranie. Także może jednak nie. Szalone. Dobra. Tego to już pociśniemy sobie tak bez picia. Miodzia, po prostu miodzia. O, prawie bym spadł. Dobra, krówki pociśnięte. 1/3 do levela. 1/3, tak? O, mama mia. Możemy sobie iść zrobić spotki. Znaczy do miasta wrócić po... wiecie po co, po butleczki i potki sobie zrobić, ale niekoniecznie mi się do miasta wracać chce. No ale sobie tylko będę zbierać to. O, nie, tam jednak nic nie było. Dobrze w ogóle idę, chciałem w tą stronę iść. O, tak, w tą stronę chciałem iść, tam jest ten boss, ale sam go raczej nie pocisnę. O, no nie, myślałem, że będą jakieś takie, wiecie. A nie, to by mnie nas tutaj pocisnęły, bo to magowie są. Kurczę, ale to ja mówię, do jaskini to bym sobie poszedł. Chicken. O, tam ktoś biegł, tam ktoś biegł. O, dzień dobry. Hornet. Ta, wiem, że niekoniecznie muszę ją bić, ale ja sobie ją zabiję. Nie, to chyba on, to jest chyba ten. Szerszej mi się tak wydaje. No, panie, padaj. Co to w ogóle było? Wow. Coś dużego mi dropło. Dla Warriora. Ale patrzcie, jaki wygląd w ogóle. Zajebisty. Sprzeda się. Napijmy się może. Ale plus 34. Jezusie, ładne. Da się jakoś, nie wiem, przełożyć te itemki z postaci na postać. Nie wiem, zostawić na przykład je w danym miejscu na świecie. Zalogować się powiedzmy na inny świat. Tam gdzie jest ten warrior. I jakoś sobie tak je przenieść, nie wiem. Może się da. O, tak, piękne widoczki. Ale jaskini brak niestety. Chociaż przejdźmy się tędy, po wzgórzach. Znaczy to już są góry, nie wzgórza. A, nie, 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 nic nie ma. Chociaż... Hehehehe, ale wyczułem, ale wyczaiłem. Dzień dobry, ja po emeraldy. Dobra, światło już jest. Dzień dobry. Widzę, że ktoś tu chce wpierdziel. Yeah. No, ale duża jaskinia, o! Zajebista po prostu. Pociśniemy ich, czy nie? Zobaczymy. Powinniśmy ich pocisnąć w sumie. Kuśwa, padnę. A co fart w ogóle. O, oh, yeah. Ładnie poszło. Nie powiem. I patrzcie, ile w ogóle dropło tego.
Nie itemków, tylko chociaż itemek też widzę dropnął. Znowu dla Warriora oczywiście, no i kasy. Kasy nam też fajnie tam dropło. 28, 13, 30. Nie powiem, podoba mi się. Gdzie jest to i? O, jest i. No to dobra, idziemy dalej. Chociaż może tak, napijmy się. Co to jest, koń? Chyba tak. Jeszcze jedno. Fajnie byłoby nabić ten trzeci level dzisiaj. Kotek. A, kotka nie będziemy cisnąć. Idziemy szukać jakichś przygód w postaci zabicia kogoś. Na przykład te cebulki by mi się teraz przydały. Ucieszyłbym się, gdybym je spotkał, ewentualnie te buraczki. Jaskinia. No, badziewna, ale jaskinia chyba. Można ją zaliczyć, powiedzmy, do jaskiń, zobaczymy. Oczywiście lag przy skoku do wody. Ogólnie zauważyłem, że to nie coś graficznego mi psuje, znaczy nie przycina, tylko psują mi dźwięk. Jeśli nagle jest jakiś dźwięk, to wtedy jest też lag. Dobra. O, tam jest paw. Znaczy on na pawę nie wygląda, ale to jest paw. Chyba. Peacock. Tak, zamiast go oswoić, to ja go kurczę napierdzielam. Ale czegoś się nie robi do expa, tak? A, plus 3 expa, nawaliło. Drzewna też nam się przyda w sumie. Ciekawe, czy ja w ogóle idę w zamierzonym kierunku. Wydaje mi się, że nie. A nie, nawet podążam powoli. Chciałem iść tam, więc pójdę teraz sobie tam. Jaskinia, patrzcie. Zajebiście. O, jak palę, to mam przynajmniej się gdzie szybko zrespić. Więc teraz może się chwilowo przygotujmy. Czyli napijmy się po prostu. O, patrzcie, już po mnie leci. Już wychodził na zwiady, czy przypadkiem jakiś lizard nie wychodzi. Z nad horyzontu. Dzień dobry, bardzo. O, żem kurde zrobił. Patrzcie, jaki szalony w ogóle. Nie mogę go trafić. Czemu z nich nic nie drobi, no? Gdzie ktoś się bije tam? Kto to jest? Gnol. Wód. Działamy. Dobra. Gold. Co i to tyle? Kurde. Te jaskinie naprawdę by mogły się lepsze generować. O, ty, siema. Ty podobno chciałeś mnie zabić. Znaczy, tak słyszałem. Wydaje mi się, że ci się uda ponownie mnie zajumać. Chociaż może nie. Nie. Za plus 7 jak z piałka. Pijemy. I lecimy dalej. Level sam się nie nabije, nie? No jeszcze, myślałem, że już. Tam też się coś tak dziwnie świeci, może to coś od jaskini, zobaczmy. Chociaż nie, tam nie ma się gdzieś ta jaskinia, no idź już pani, idź. Tam nie ma się gdzie ta jaskinia wygenerować za bardzo. Dobra. Nie. To nie mogła być jaskinia. O, jakieś góry. Takie dość porządne. A w górach czai się zło. Znaczy tak mi się wydaje. Fuck.
jesteśmy na pierwszym wzgórzu łańcucha górskiego. Buraczki! Zajebiście. Defeat the ruler in Sela Mountains. Czyli jesteśmy w górach Sela. I lagach Sela. Lagi Sela, czujecie? A 10 się napaliło. O, jak szalony w ogóle. Szefujcio. Pan wybaczy, musiałem pana zabić. Dobra, jeszcze może ich więcej? Nie, to przynajmniej nie widzę. Tam mamy alpaki. I tam coś idzie. Jest to human. Ja biję humanów? No dobra, zabijamy humana. Dzień doberek. To jest chyba warrior jakiś. No warrior zdecydowanie. Jebot. Iron shoulder armor. To pewnie nie dla mnie. No warrior. Co ja z tym mam? Ale tu jest. To jest mag. Nie, ranger. Fuck. Śmiechowaty dźwięk wydało. Dusty Iron Axe. Dla warriora, no, zło wcielone. Ale przynajmniej mam już troszeczkę kasiorki. Raccoon, o Jezusie, ja nie wiedziałem, że on będzie mnie bił. No, on już mnie na stówę pociśnie. No, to było nieuniknione. W tamtą stronę. O! Dobra, na szczęście mnie nie poharatało za bardzo. To był tamten rakun. Spróbujemy go tak czy tak pocisnąć, nie? A nuż się uda. Chociaż obóz humanów. O, mag leczący. Pan wybaczy. Napijmy się i w ogóle. 2/3 do nabitego już levela mamy. Dobrze, bardzo dobrze. No i panie rakun, chodź pan, chodź. Pociśnij mnie na stóweczkę. Jak on mi strzela, wow, patrzcie w ogóle co się dzieje. Nie, szalony jest. Idziemy tam gdzieś dalej. Chociaż skoro tego nie pokonaliśmy, to gdzie bossa pokonamy, ludzie? Tu są alpaki, czyli to jest tam, dokładnie. Ale może ten boss będzie w całej jakiejś jaskini, no to wtedy bym sobie, wiecie. Mógł poeksplorować jaskinię. A tutaj fajnie się w ogóle wygenerowało, jej! Ave Somme, że tak powiem. Chyba on, Jezus, ja się przestraszyłem. O! O, nie wiem czy głośno krzyknąłem czy nie. Ale tam był ten boss. Zaraz pewnie mi spadnie gdzieś na łeb. O, idzie. Werewolf. Nie, werewolfa powinniśmy pokonać. Tylko nie mam złotego miecza, hehehehe. O, szacun dla pana werewolfa. Ładne hity. A, jesteś za słaby, gościu, jesteś za słaby. Czemu tylko jeden? Nie chcę więcej. Tak, ale chcieć nie znaczy móc. Dobra, idziemy dalej. Nie dziwię się, jak on będzie tam na górze. Ale tutaj się świeci. I jest to po prostu trawka. I słyszę kroki. Human! Thank you.
Dziękuję. W takim razie chodźmy wyżej. Wow, będę na szczycie świata. Human. Jezu, co on spadł? Boże. Nie wiem czemu, ale z przyzwyczajenia wciskam shift. Patrzcie tego bydła tam. Trafiony, zatopiony. O, trafiony ta jest. Skąd przyjdą? Skąd przyjdą? A, przyszedł human. 10 humanów. A, nie ten przycisk. Firebolty, a wszystko na mnie poleciało. Kto to się tu gdzieś bije w ogóle? Human! Nie, God, why? Patrzcie, jaki szacun dla gości w ogóle. Jak mnie cisną. Oh yeah! Tu jest jeszcze kolejna, mam 7 chapca. Pokonam go, jest! Zajebiście. Dam, dara, dara, dam, dam, mam 1 HP i jeszcze żyję, A, się wyżyłem. Nie, ale jednak ten... mag to jest mistrzostwo. Jeszcze pij, panie, to pij. Kończą mi się już posiłki. W zasadzie to napoje. Tutaj też w sumie żywioł ognia. Zostało mi jeszcze tak na 2 szklanki, powiedzmy. Ork. Orka sobie też zakatrupię. A co by sobie orka nie zakatrupić? Ognista burza dosłownie. Kaboom. Czemu tylko 1 XP? Ja chcę więcej. Tam ogólnie ktoś sobie biegł przed chwilą. Tamten tam jak piłem sobie. Napój z ananas. O, właśnie tam biegną, 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 biegną. Kto to jest? Orki? Nie, frogmeny. Ale to przyjazne. No ja chcę dzisiaj nabić level. Ja chcę dzisiaj nabić 3 level. To jest taki mój cel. To chyba są niezdatne do zabijania. Tak, to są... Nie wiem, co to jest nawet mole. Mol. Ani też nie wiem, czy chcę tam iść jeszcze wpierdzielić tym humanom tam na górze. Mógłbym w sumie spróbować, ale no kurde, coś mi się tak to nie wydaje, że ich pocisnę. Chociaż tych zajebiście chyba pocisnąłem, nie? To mi chyba przyznacie rację. O, tu sobie żyją, spokojnie widzę. Gdyby taki teraz tak zajebiście trafiać. Zobaczymy, nie? O, dostał jeszcze krytolca. Patrzcie, 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 jak tylko się te krytyki sypią. Czemu jeszcze to gówno nie padło? Czemu dostałem 50? Ja pierdziele! Ale mi sprzedały damage. 50 chapca zarąbać na szczała i jazda, nie? Dobry jest ten warrior. Ten ich warrior, bo mój warrior był strasznie do dupy. Elf. Dobra, pociśniemy pierwszego. To łamagę. Łamago. No i tak ma być. Formula Flawless Cotton Boots plus 5. Napijmy się.
gdyby ich tak trafić stąd. Patrzcie, kto przyszedł do mnie. Pan gościu, który chce być pocięty. No i po co było przychodzić, przerywać mi mój posiłek? Jaskinia tam jest tutaj, patrzcie. No, starczy, starczy ci. No, panie! Znowu mnie pocisną, nie! Padłem jeszcze jakieś dwa tornado. Ten gościu jest taki przezajebisty, no. Dobra, padł. Ja też padłem. Ale on też padł i to jest ważne. Och. Gdzie jestem? To było od tej strony chyba. Jak dobrze pamiętam, hukłem. Ta, to będzie chyba z tej. To była ta jaskinia, no. Tutaj? Być może. Tak, tam są te... O, tutaj, dokładnie. Zawsze coś, prawda? Nie, ja ich muszę pocinać. Ile ich tam jeszcze zostało? Są w ogóle ci sami? Chyba tak. Kurde, lipa. Gdybym na przykład tylko dostał ten. Albo... Jezus Maria! Czymś dostałem. Ale dobrze, bo tylko się ten mną zainteresował. Bardzo dobrze. Teraz tylko, żeby te się nie doczepiły. Napijemy się spokojnie. Worn Gold Bracelet dostałem. I idziemy dalej. Dzień dobry. Szalone. Dobra, jeszcze. I wtedy ich wszystkich pocisnę. O, jeszcze patrzcie, kto się do mnie dopałęta za chwileczkę. Ale tego to się spokojnie pociśnie. I później chyba wrócimy sobie do wioski i zrobimy potki jeszcze. Dzień dobry. Jezu, myślałem, że znikło. Ona ma kije do hokeja, czy coś? Jaka szkoda, że padłaś, nie? Też tego werewolfa bym sobie znalazł. Panie werewolf, gdzie pan jest? Idę po pana. Come on, bitch! Nie ukrywaj się. Nie mam może coś do zrobienia do jedzonka? No pewnie, że mam. Muffinki. No to robimy sobie muffinki. Muffinki plus 5 nawet. Także miał powiedzmy na razie 20. I będą muffinki. Dobra, tyle na razie muffinek wystarczy. Okej, okay. No to szukamy tego wilkołaczka. Panie, no chodź pan. O, tu jeszcze ktoś do ewidentnego pociśnięcia chciałem powiedzieć, ale jednak chyba jednak to jest nieprawda. Pierdoły gadam, nie? Tam spadał z góry, teraz widziałem. O, chciałem jeszcze jedynką, ale już niestety nie dało rady. Nie, to jest zatrudnione tam na razie. Na czterech to niech sobie sadzą w dupę. O! Dzień dobry. A, też możesz z odległości. Patrz, ja tak samo, tylko mam większy damage. Fuck jest. O, kolejny.
epidemia jakaś tych człowieków. Ale mag to jest jednak mistrzostwo w tej grze. Żeby go tylko nie znerfili. Będzie zajebiście. Szalona. Kolejny XP. I kolejny human. Gdzie tu ze skilla będziesz? Fuck jest. Coś znalazłem. Poczekajcie. Tam jest human. Trzeba zapamiętać jego pozycję. O kurde. Ale widzę, że mi się nic nie przyda. Tam jest jakiś pociskarz na górze. W sumie tam też za nim zaraz też gościa pociśnie. Ale to zaraz, tylko czy sobie zjem muffinkę. Zjedzmy sobie muffinkę. Idzie pociskacz. O, da. Po co było przychodzić? Przerwał mi mój posiłek, a wtedy jestem agresywny. Ale poczekać, jakiś mam armor na ten. Ale dla Rangera, kurde. Straszna lipa, no nic dla tego mi nie wypada teraz. No jak wcześniej nie wypadało, to teraz też nie wypada na tego. O, mi stałem. A, jest jego pet. Rozumiem aluzję. Plus jeden do XP zawsze się nada, nie? Dobra. Rulera na pewno nie pokonamy. Tutaj wiecie, tego questa. Także nawet tam chyba nie będę szedł, chociaż mógłbym go chociaż sobie tylko tak wiecie, zobaczyć, wiecie, luknąć. Ale tam tych humanów jest od zarąbania. No, patrzcie, no. Zaatakuje was. Patrzcie, ile w ogóle tych gromadek jest. I ten werewolf ich nawet nie bije.